Każda z nas ma prawo do relaksu po pracowitym tygodniu. Pamiętaj, by upewnić się, że pojazd jest właściwie oznakowany. Zanim wsiądziesz, pamiętaj, aby sprawdzić, czy samochód jest wskazany w swojej aplikacji. Nie zapomnij sprawdzić, czy kierowca jest tym samym, co wskazany w aplikacji. Warto udostępnić trasę przejazdu osoby zaufanej. Nie bój się poprosić o zmniejszenie temperatury, bo ta może powodować u Ciebie senność. Możesz też sama uchylić szybę. Nie masz obowiązku odpowiadać na pytania kierowcy. Przez cały czas możesz rozmawiać przez telefon ze znajomą. Tak, tak, ja już jestem. Tak, właśnie wróciłam. Pamiętaj, na każdym etapie możesz zrezygnować z przewozu. W razie zagrożenia nie zastanawiaj się. Dzwoń pod numer alarmowy 112. Bawiąc się razem, możemy również razem wrócić do domu, dbając o siebie nawzajem. Nie zwlekaj, podziel się tym filmem. Przed nami weekend, czas relaksu.